Na razie ćwiczą tu dzieci, ale już 11 grudnia na lód wyjadą najlepsi zawodnicy na świecie do lat 20. W Bytomiu za kilka dni rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie do lat 20 dywizji 1B. Polska reprezentacja rywalizować będzie z Ukrainą, Estonią, Japonią, Włochami i Koreą Południową. Później możemy się doczekać tych Mistrzostw Świata. Chcielibyśmy zagrać jak najlepszy turniej mistrzowski. Chcielibyśmy, wiadomo, przed własną publicznością, jak zagrać wszystkim jak najlepsze mecze, a dzięki tym jak najlepszym meczom jak najwięcej meczów wygrać i zająć jak najlepsze miejsce w tym turnieju. Mistrzostwa odbędą się na lodowisku imienia braci Nikodemowiczów w Bytomiu. Hala pomieści 1400 widzów. Dla Bytomia to ważna impreza. Na pewno ma też wymiar historyczny. Zapowiedziana obecność prezydenta Światowej Federacji Hokeja Luka Tardifa jest dla nas czymś bardzo ważnym, pokazującym, jak Bytom jest ważnym miejscem na hokejowej mapie nie tylko Polski, ale i świata. I to jest dla mnie oczywiście osobiście, ale też pewnie dla wszystkich mieszkańców bardzo ważne. No i sam fakt, że realizujemy to, co chcieliśmy zrealizować, czyli pobudowie lodowiska, bo one tętniło życiem. Jest one czynne niemal 24 godziny na dobę, jest sport, rekreacja. W tym roku Polskiej Federacji się udało uszczelić hat-tricka, bo w kwietniu mieliśmy dwie imprezy mistrzowskie seniorów, pani i panów w Tychach. Te imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem kibiców. Ja też liczę na to, że tutaj do Bytomia Bytom zgromadzi wielu wiernych kibiców i pomoże naszych chłopców uskrzydlić. Bilety na mistrzostwa są już dostępne w sprzedaży.